So many pieces all back together now. What's your vision? Serdecznie, z tej strony Harden, a to jest kolejny odcinek z serii na luzie, tak, nie poddajemy się, czyli ja się nie poddaję z tym odbiornikiem, ta antenka dla mnie jest jakaś taka beznadziejna, więc staramy się mieć na inną. Dobra, jaka będzie antenka teraz, próbujemy z taką antenką, spróbujemy z taką tradycyjną antenką od Wi-Fi, tak, w środku co posiadamy, posiadamy coś takiego, taką blaszkę miedzianą, tutaj mamy uziemienie, tak, i tak dalej. To postaramy się zrobić. Ona jest zamontowana przez takie złącze, tak, ale my na razie nie mamy złącza, po co nam złącze do tego. Ja już sobie przygotowałem, taką antenkę jedną rozebrałem i jak to się prezentuje, w środku mamy to, jak widzimy, tu zaraz zategujemy się, które trzeba by nie było. Można tego wyciągnąć, tak, zrobić to w ten sposób, tę koszulkę, którą możliwą, a tu sobie już wyprowadziłem dwa przewody. Tutaj mamy uzwojenie zewnętrzne, tak, a tu jest uzwojenie wewnętrzne. Jest izolacja, nie ma połączenia, czyli nie ma zwarcia, tak? Czyli coś takiego postaramy się zaraz przylutować. Ale pierw odlutujemy to, tak? I wyciągniemy to 2,9, ten plastikowy i w ogóle będzie masakra. Dobra, szybciutko panowie i panie, zróbmy to już szybciutki odcineczek i zabierzemy się za testy. Mam nadzieję, że się w dniu dzisiejszym mi się to uda. Nagrywam to w ciągu dnia, więc może być troszeczkę pomarańczowe, ponieważ ja mam pomarańczowe rolety u siebie w pokoju, gdzie nagrywam. Dobra, wyciągamy to szybciutko. Ok, odlutowanie. Czyścimy szybciutko krocik. Wstawiłem sobie temperaturę grzania na 330 stopni. To jest to. Zapomniałem oczywiście o okularach. Okulary są, żeby sobie szybko sobie nie zrobił. Jak widzimy, bez żadnego problemu lutowaliśmy. Czyszczę teraz te miejsca lutowania jeszcze. Zrobiłem to po to, aby po prostu zabrać tą cynę. Może troszeczkę spalono, przepalone. Dobra, przypasujmy sobie to w miarę. No okej, odległość to zrobiłem dobrą. Dobra, uderzmijmy tyle. Będziemy to teraz przygotować, troszeczkę cynę nałożymy. Cynę weźmiemy troszeczkę krótszą, cieńszą. Będzie 0,7. Sprawdźmy teraz, czy nie ma zwarcia. Mamy tutaj mierniczek. Wstawimy tu. I sprawdzimy, czy nie ma zwarcia po prostu nie ruszając. Okay. Sprawdzimy tutaj, czy nie ma zwarcia. Tu zwarcie jest. Tu zwarcia nie ma. Upewnijmy się jeszcze, czy jest przejście między jednym a drugim, czyli tak, to jest środek. I to jest zewnętrzne uzwojenie. Jest. Dla pewności przytrzymamy. Teraz upewnijmy się, bo coś mi nie pasuje. Dobra, chyba jest wszystko gotowe. Czyli tak to się nam w tym momencie prezentuje. Mam nadzieję, że kamera fokus złapie. Dobra, tu nie powinno być problemu ze zwarciem.
Okej. Sprawdźmy jeszcze tylko, czy to może tutaj być, czy wejdzie nam antena, czy nam wyjdzie na zewnątrz. Nie wiem, sprawdzimy zaraz, zakładając drugą połówkę. Dobra. Nie będziemy na siłę przykręcali, będzie dobrze. Zakręćmy to. Okej. Jak się to prezentuje, troszeczkę plastik się nagiął, ale nie przejmujemy się tym. Dobra, to teraz włączmy się po powietrze i zamknijmy to w koszulce termokurczliwej, żeby to jeszcze jakoś tam zabezpieczyć. No dobra, no troszeczkę nam tutaj odstaje, jak widzimy. Dobra, sobie to postaram się jakoś przewiercę to, albo coś innego zrobię lutownicą, może to na później. Dobra, na razie nie przyjmujmy się, jeszcze zobaczmy, wyjdą nam testy. Podłączyłem sobie serwo, tak jak ostatnim razem. Tym razem mam taki pakiet czterech bateryjek. No to co, no to wszystko rusza się, wszystko działa. Niestety tutaj ta aparatura nie ma test range, czyli nie możemy sprawdzić, jakby to się zachowywało, więc tak naprawdę muszę iść teraz w pole i zobaczyć, jak to się zachowa na realu, więc postaram się jeszcze do tego filmiku wam testy wrzucić, więc jeszcze się z wami nie żegnam. Oglądajcie do samego końca. No i po testach, tak, i testy wcale zadowalające nie są i pytanie teraz, o co chodzi. Więc tak, ta antena jest od karty bezprzewodowej firmy Longshine LCS8031G3 i według specyfikacji tej karty, tak, transmisja power jest od 16 do 18 dBm, tak. Nie wiem, ile ta antena ma tak naprawdę, czy ona jest 15, 5, jaka ona tam by nie była, ale w teorii na zewnątrz powinien być internet w zasięgu z tą kartą sieciową oczywiście od 100 do 300 metrów. No to powiem wam, że ta antena zamontowana do tego mojego nadajnika, odbiornika, przepraszam, do odbiornika, zasięg, gdzie lampka non stop świeci, to jest 220 metrów, a już taki, powiedzmy, świeci, nie świeci, tak, no 240. Tak naprawdę niczym się ta antena nie różni od tej wcześniejszej i od tej oryginalnej. Tak, i pytanie teraz, co dalej? No i teraz będę wymieniał antenę przy nadajniku. Tak, wymienimy antenę przy nadajniku, zamontujemy tam złącze do przykręcenia anteny jakiejś tam zewnętrznej. Już sobie takie złącze z przewodem zamówiłem, mówimy tutaj o, dokładnie mówiąc, o złączu, już sekundę, się zalogujemy, jak to się nazywa dokładnie te złącze, RPSMA, tak, RPMSA, ja potrzebuję w wersji plug, tak, jack, nie wiem, tak sobie zamówiłem 15-centrowy przewód z męskim i żeńskim wejściem, więc ja sobie obetnę, po prostu wymontuję jedno z tych wejść i przymocujemy to do modułu nadawczego, bo mój transmitter jest moduł nadawczy, ona jest połączona z modułem nadawczym. No więc, no lipa, jak na razie dalej walczymy z zasięgiem, zobaczymy, czy coś da teraz zmiana anteny przy module nadawczym. Dobra, zachęcam was do dania łapki w górę, polecenia kanału swoim znajomym i napisanie komentarza. Tak, ja już wiem, że czytałem komentarze pod ostatnim filmikiem właśnie dotyczącym tego odbiornika. No widzicie, ja mam teoretycznie, powiedzmy, nowszy jakiś model, a zasięg jest kiepski, więc nie wiem, może to wina w takim razie będzie mojego modułu dawczego. Dobra, to co, miłego dnia, wieczoru lub nocy, w zależności kiedy ten film widzicie. Do następnego razu, trzymajcie się, cześć!